Ja mógłbym tak godzinami, moi kochani. Las jest po prostu magiczny. Tam nie wiem, czy będzie widać, lizawka jest. Takie miejsca to jest po prostu taki odpoczynek psychiczny i to nawet teraz, jak nie ma zieleni. Las liściasty, bukowy, trochę iglaków, no taki mieszany z przewagą drzew liściastych. Strumyczek sobie szemrze. Zobaczcie w ogóle, jak tu jest mega, nie? Tak jakby tutaj ręka ludzka nie gospodarowała tym terenem, a uwierzcie mi, że gospodaruje. Tutaj są... Siu! Fuh. O, tu znika. Nie wiem, gdzieś te sarny tutaj chodzą. Inne jenoty. Powiem wam, szedłem tutaj, znalazłem ostatnio, bo byłem tutaj właśnie z dzieciaczkami, co mi się film nie nagrał. Znalazłem tutaj raptem 2/4, pół litrówkę i jakiś słoik i to było wszystko. Także jest naprawdę w miarę czysto. No dopóki nie znalazłem tego miejsca, które znalazłem, ale wiadomo, taka była, zobaczcie ile siejek. Jak to wszystko latem się zazieleni, to tu człowiek nie przejdzie. To wszystko, o, te bucki, jak się zazielenią. Masakra. I co wam chciałem powiedzieć, taka była gospodarka odpadami, bo czasem ktoś zapyta, co ludzie mają w głowach i w ogóle, no w miastach wyglądało to tak, że wyrzucało się do śmieci, przyjeżdżała śmieciarka, o tu też się coś wspina, ma trasę wspinaczkową, no i to po prostu zabierała. Tu jest butelka, tylko czy ja ją podejmę teraz? Zaraz to sprawdzimy. A na wsiach każdy radził sobie jak mógł, nie? Także takie miejsca jak to, które znalazłem z dzieciaczkami, a zaraz mam nadzieję wam, o kurde, ale próchno, pokażę. Są w całej Polsce, tylko że ktoś kiedyś mi napisał, kurde, co jest? Że to jest walka z wiatrakami. Właśnie nie, walka z wiatrakami, a to jest jabłek, zobaczcie. Walka z wiatrakami to jest tam, gdzie cymbały ciągle wywożą opony, budowlankę i inne rzeczy. Natomiast te stare wysypiska, patrzcie, ja tu ledwo przechodzę. Sarny chyba, nie? Patrzcie, jak się wspinają. Wracając do tematu, te stare wysypiska, one już nie żyją, one są martwe, one są skończone. Dlatego jak je wybiorę, czy tam wy wybierzecie, tam już nikt nic nowego nie przywiezie po prostu. Bo one dzisiaj są już niepotrzebne. Ale za to są... O kurde, ale bym się wyrżnął. Za to są skarbnicą artefaktów z czasów minionych. Także wiecie, ja mam frajdę pogrzebać rzeczy, które są w wysypiskach PRL-owskich, a co dopiero jak ktoś grzebie w jakichś niemieckich czy austriackich z czasów słusznie minionych. Zaraz ją schowam i... Dobra, widzimy się na miejscu. Tak, i tu z dzieciaczkami tą górkę sobie przeszliśmy. Tu strumyk sobie szemrze. I zauważyłem, znaczy to już jest wykopane przez Emisię i przeze mnie. Zauważyłem jedną niebieską wystającą butelkę, prawda? No i tak to wygląda. Zaraz selfie stick. To najpierw uprzątnę, bo oczywiście co wyjmę, to zabiorę. To najpierw uprzątnę, selfie stick i będziemy kopali. Zobaczymy, co wyjdzie. Ta torba już jest ciężka, ale tu jest wysprzątane. To, co wyjęliśmy, są nówki, rękawiczki od Ewuni. Ściskam Ewuniu. Tutaj budowlankę będę sobie odkładał. Będę od spodu próbował. Zobaczymy. Ciekawostka jest taka, tak mi się zdaje przynajmniej. Pytanie, ile tu jest śmieci. Tu jest taka kupa ziemi wielka, więc przypuszczam, że taki dół tu był wybrany i na równo zasypany śmieciuchami, więc przypuszczam, że roboty będzie tutaj masa, ale to może być niesamowita podróż w czasie. Dobra, zabieram się za kopanie. Było pite. Polmosidła, kurde, hurtowo. Pierwszy złomik, jakaś blaszunia. Z tego co widzę, to najwięcej będzie szkła, a tu proszę, miedziuszka, dobry znak, biedy nie było, stąd mi też wyszedł nabój od Mosina, jak mi to Artur z Łomży zidentyfikował.
Także dzięki, Artur, bo rozmawiałem z Krzysztofem, ale on się nie zna za bardzo, mówi, na broni takiej, wiecie, militarnej. Także pozdro oczywiście, Artur, pozdro Krzysztof. A my sobie będziemy kopali i sprawdzali, co tu, że tak powiem, w trawie piszczy. Takie śmieciuchy, wiecie, będę wrzucał do torby z urobkiem, a budowlanka pójdzie osobno. Będziemy próbowali to wszystko ładnie pozbyć się tego stąd. He, patrzcie, miedziana blacha. O Jezu, ale mi w gardle się coś zrobiło. Miedziana blacha normalnie, jaka pysznie zielona. No, patrzcie, ten buczek tu przeszkadza, ale ja mu krzywdy robił nie będę. Rudzielec wychodzi, no to jest dobrze. No, i blachy jakieś. Dobrze. Ja myślałem, że tu same będą śmieciuchy, a tu na bogato. Biedy nie ma. Tak, moi kochani, dostałem takie niespodzianki. Słuchajcie, Emil z Bydgoszczy, pozdrawiam cię, Emil, bardzo serdecznie, odezwał się do mnie i postanowił przysłać mi kapselki fajne, kraftowe. Napisał mi, że degustuje, a kapsle odkłada dla innych, między innymi Kubie już wysłał. Mnie też się dostało, jak widzicie, tu jest mega kapsel, Kujawiak, browar Bydgoszcz, już nieistniejący. Jak czytałem, to w 2006 chyba został zamknięty, także można powiedzieć, no jak dla mnie rarytas, nieosiągalny w moich stronach. Dziękuję ci bardzo, Emil. Poza tym zobaczcie, Bogdan Stelmaszczyk ze ściany zachodniej znalazł w lesie. Bogdan sprząta swoje piękne lasy i pewnego dnia, no powiem wam szczerze, mnie się nie chce w to wierzyć. Na nim nie ma ryski, nie ma żadnego uszczerbku. Pięknie zapakowana paczka, uszczelniona słusznymi rękawicami. Te będą, Bogdan, mega na magnes. Naprawdę bardzo ci dziękuję. A od Jacka Recyklera przyszło. No właśnie, przyszło. Z Jackiem myśleliśmy, że to jest popielnik albo węglarka. Ale wiesz co, Jacek, mnie się zdaje, zobaczcie, to jest wszystko miedź, piękne. Mnie się zdaje, że ten uchwyt świadczy o tym, że to jest do wylewania wody, wiesz. Nie wiem, czy to nie było stawiane na fajerki, podgrzewane, wiesz, ciepła woda i... No nie wiem, jeżeli zetknęliście się z czymś takim, dajcie znać. Miało stać pod piecem, ale chyba nie będzie, będzie na półce stało. A poza tym zobacz, Tomek wpadł i zniszczył. Wyprostował wszystko, siłacz. Nudziło mu się, chciałem go powstrzymać. Ach, ten Tomek. No i jeszcze Jacek przysłał z Kwidzyna fajne sprzęty do spulchniania ziemi między warzywkami. Dla Wojtasa kopaczkę, bo Wojtek zgubił pod śniegiem. Śniegu już nie ma, kopaczki nie znalazł. Wojtek, pozdrawiam. No i jeszcze z Jackiem rozmawiałem. Niedaleko jego domu w Kwidzyniu zostało wykopane przy jakiejś tam okazji wysypicho stare i powyciągał tam takie fajne patenty. Przysłał mi bardzo wiele fajnych buteleczek. Ta jest mega ciekawa. Widać, że szkło rwane. Tu jest, nie wiem, czy wam to oddam. Miejsce po przylepcu. O, teraz widać fajnie. Krzywa szyjka. No widać, że to było deformowywane. To jest bardzo stare. To jest stare, jest przylepiec, jest szkło rwane. Cóż mogę powiedzieć? Bardzo, bardzo wam wszystkim dziękuję. Nie wiem, czymżem sobie zasłużył. No i co? No i lecimy dalej. Ale szkło to tu jest dobrze zmielone. Oj, dobrze zmielone. O, idą jakieś, zobaczcie, wykrojniki z łomiku. O, ho, ho, jest i mosiądz. Stary koreczek. Dobrze, wpada. Jakieś blaszki, blaszunie. Tu jest chyba więcej blachy. A nie, ale patrzcie. Niebieskie. Niebieska szybka. Ale mega, to sobie chyba zostawię. To się może do czegoś przydać.
złomik, syropek. Kurde, ale powiem wam, no jest tu grubo. Jest tu grubo, tu jak się ręce wbija palce, to czuć, że jest grubo. Tam jest tak zmielone wszystko. Zmiana kadru, bo idzie jakieś aluminium. Driada, tak? Tak, driada. Jest zwrot do huty, jest i jakaś buteleczka. To też coś kosmetycznego było. Okej. Okay. Koreczek 25 na 500. Nie wiem co to oznacza, ale nadszedł czas na niego. No, znowu koreczek. Jest mosiąc, nie? Kawałeczek zawsze. Tutaj chyba jakaś mielarka przeszła. Chociaż wiecie, ostatnio zapytałem mojej mamy, bo moja mama się wychowywała na głębokiej wsi warmińskiej, i zapytałem jej, gdzie jej babcia, moja prababcia, wywalała śmieci. No i odpowiedź była natychmiastowa: no jak gdzie? Do pieca. A ja mówię: no dobrze, ale przecież babcia szkła do pieca nie wrzuciła. Co to jest? Jakiś herb. Kurde, znam ten herb. Powiedzcie mi, co to jest. Nie wiem. Ale znajome to. Wracając do tematu. Mówi, że do pieca. A ja mówię: no dobrze, ale przecież szkła na przykład do pieca nie wrzuciła, czy metalu. No i mama mówi, że z tego co pamięta, to babcia butelki tłukła i wywoziła gdzieś w pole. No i tak to wyglądało, widzicie. Taka była gospodarka odpadami. Tłukła i wynosiła gdzieś w pole. No i tak to... Ja nie mogę, no zobaczcie. Za skrońca wykopałem. No chłopie, ale żeś se znalazł miejscówkę. Patrzcie, typa. No nie mogę. Bliskie spotkanie trzeciego stopnia. Czy wy to widzicie? W ogóle jest połowa lutego, nie? A ja z butelki za skrońca. Kurde, tam jest jeszcze jeden. Dobra, wiecie co, bo ja nie chcę nikomu krzywdy zrobić. Ja go chowam do domu i zakopuję pod liśćmi, pod bardzo grubą warstwą liści. Patrzcie, jak wchodzi. Tuli się do tamtego, kurde. Ale mega. No i tak, za skrońce już zakopane. I powiem wam, wzięlibyście tą butelkę, w której one siedziały, czy byście ją wyrzucili, a za skrońce zakopali, nie wiem, w wykopanej jamce? Ja wam powiem, co ja zrobiłem. Wsadziłem je do tej butelki i tak ją zakopałem. Już wam mówię dlaczego, bo one tam mają przecież swoje zapachy. One tam mają, wiecie o co chodzi. To jest ich dom. Niestety taki trochę nieszczęśliwy, ale jak sobie znajdą innym razem inny dom, to tamtą butelkę się po prostu zabierze i tyle. A nawet jak zostanie, no to trudno. Trudno się mówi. Tyle tego jest środowiska, że jedna szyjka z butelki no nic nie zmieni. Nic nie zmieni, także zakopałem je razem z tą butelką. No i elegancko. Tu jest jakaś szmata. Człowiek myśli, że chodzi po pięknym lesie, stąpa po nie wiadomo czym. Ja pierdzielę, no patrzcie to. Cudo. Cudo. Super. No i wracając do tematu, człowiek myśli, że chodzi po pięknym lesie, a tu się okazuje, że 30 cm czy tam pół metra pod jego nogami, kurde, jest masakra, nie? Bezpieczniki. Jeszcze baterii stąd nie wyjąłem, a już chciałem powiedzieć baterie, ale pewnie nie jedną wyjmę. A to co to jest? To jest radzieckie. Radzieckie szkło. Tak jest. USSR. Dobrze.
radziecka butelka spoczęła na polskiej ziemi, a teraz polska huta ją przerobi na polską butelkę, albo polski słoik, albo polską farbę do asfaltu, albo nie wiadomo co, może wełnę szklaną, mineralną do ocieplania polskiego domu. No, to już wiecie, można się tam zagłębiać i sobie tam dopisywać. Znowu bezpiecznik. Zawias. Dzień bez zawiasu, dniem straconym, wiadomo. I znowu korek z mosiądzem, ale czemu tutaj w takich hurtowych ilościach to występuje? To jest dobre pytanie. O, korki od mleka z wzorkiem X-ów. Aluminium. W puszce to chyba było, bo tu puszka się rozsypała. Także, a to nie jest, ja puszka po jakichś śledziach. Tudzież innej makreli. A to co? Zawias. Pięknie. Złomik wpada. No i cudownie, po tuszu buteleczka, fajnie. Jeszcze chyba z tuszem, tak, czarna, dobrze. Buteleczki po tuszu zawsze cieszą, tak jak takie złomiki. Powiedzcie mi, że to jest miedziucha. Nie, chyba nie. Złomik. Też dobrze. O, jeszcze więcej złomu. Subcio. Lubimy takie rzeczy wydobywać na światło dzienne i wracać to do huty. Koreczek. Jeszcze jeden. Normalnie ten buczek rośnie centralnie na, zobaczcie na czym, spod korzeni mu to wychodzi. Taki fajny bolec. Proszę, po tabletkach. Jak on w tym wszystkim korzenie zapuścił? Nie wiem, złomik. Ale tutaj podobno te orzechy włoskie dobrze jest sadzić na rozbitym szkle. Nie wiem, tak słyszałem. Ja bym chyba wolał zamiast rozbitego szkła kamieni nawieść. Bo gdzieś tam chodzi o to, że na twardym korzenie muszą być. Nie wiem, nie znam się. Tak słyszałem od starszych. O, dalsza część tej misy. To drzewko rośnie naprawdę centralnie na szkle. No, co to? Woda kolońska. No, kurde, pachnie. Ale jaja. No, pachnie. Brutal. Brutal lat 80. O, proszę, miedziucha. Tu jest jakaś blacha. Tu się wkopiemy. O, jest jeszcze syropek. Sprawdźmy delikatnie, co tu jest. I będziemy znikali. O kurde, jaki fajny krążek. Ale to jest ciężkie. No, jakiś złomiszcz. Jeszcze jeden. Tu jest butelka, szyjka dokładnie tak przerośnięta korzeniem, że na razie nie do wyjęcia. Trzeba będzie chyba ją rozbić i żeby korzenia nie urywać, bo to bez sensu. No uwaga, idzie blasysko. Fajne. Jeszcze jakiś pręciur. Dobra, moi kochani, ja znikam.
bo i tak się chyba stąd nie zabiorę. Także muszę to wszystko dotaszczyć do auta przez piękny las, ale no iść trzeba, więc ciekawe miejsce, w cudzysłowie oczywiście, pasta do butów. Znaczy ciekawe, no nie no, w cudzysłowie, no jest ciekawe, no wiecie, jak ktoś lubi takie akcje, kurde, no to jest ciekawe, bo nigdy nie wiadomo, co wyjdzie obok gwoździ i innych rzeczy, co ciekawego człowiek wydobędzie, nie? Jakieś ciekawe butelki, jakieś ciekawe artefakty, tak jak na innym wysypisku masę podków wyszło. No i przede wszystkim, że do obrotu to wraca, mnie to cieszy. Ja wiem, że może nie wszyscy to rozumieją, ale mnie to bardzo cieszy. No i robię to, co lubię, po prostu. Nikt mnie do tego nie zmusza zresztą. Tu z Baśką, bo tu jest bardzo dużo gwoździ i to takich zdrowych gwoździ. Nie jakiegoś badziewia, tylko fajnych, zdrowych gwoździ, jakieś blachy. O, zobaczcie, ile gwóźdków tu jest. Nawet nie z Baśką, orełka mogę przynieść i też będzie fajny efekt. Dobra, nie grzebię w tym. Trzymajcie się. Papaty.